Dzień dobry, Jacek Gawka, witam Państwa w kolejnych wiadomościach z Wejherowskiego Starostwa. Wszystkich mieszkańców powiatu wejherowskiego serdecznie zapraszamy na Wejherowską Noc Muzeów 2013. W nocy z soboty 18 maja na niedzielę 19 maja siedziba Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej przy ulicy Zamkowej 2A czynna będzie w godzinach od 19 do 1 w nocy. W programie m.in. nocne zwiedzanie pałacu, w tym wystaw Święci Kaszub, Gerard Labuda, Człowiek i Naukowiec, Aleksander Majkowski 1876-1938 oraz atrakcje specjalne, prezentacja i kiermasz wydawnictw regionalnych, warsztaty, gawędy tabaczne Tadeusza Makowskiego, mistrza Polski w zażywaniu tabaki, stoiska z rękodziełem i z potrawami regionalnymi, jazz nocą w wykonaniu Marka Cieślewskiego, prezentacja najcenniejszych darów przekazanych muzeum w roku bieżącym, oraz prezentacja multimedialna najciekawszych zabytków Wejherowa i Kaszub połączona z dyskusją. Serdecznie zapraszamy. Informujemy, iż podmioty prowadzące na terenie powiatu wejherowskiego działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotacje na wykonanie zadań publicznych w roku bieżącym w formie wsparcia, mogą zgłaszać się do Wydziału Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Wejherowie celem podpisania umów grantowych oraz zaktualizowania harmonogramu wydatków. Tegoroczna pula środków przekazanych przez powiat organizacjom pożytku publicznego, pozarządowym i stowarzyszeniom na wykonywanie swoich zadań statutowych to 100 tysięcy złotych. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie serdecznie zaprasza Państwa do udziału w imprezach kulturalnych w miesiącu maju. Harmonogram imprez organizowanych przez bibliotekę w tym okresie znajduje się na stronie internetowej powiatu. Wszelkie pozostałe informacje znajdują się również na naszych stronach internetowych, zwłaszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu. Ja na dzisiaj dziękuję. Do zobaczenia.